Sobota 22 września 2018 roku. Z tej strony Mike, witam wszystkich i zapraszam na 72. Kryptoniusy. A w dzisiejszych Kryptoniusach porcja wiadomości ze świata kryptowalut. Nadchodzące wydarzenia w kryptowalutach na najbliższe 7 dni. Analiza bieżącej sytuacji na rynku. Spotkanie społeczności w miałem nadchodzące. I of Crypto, konferencja, i na końcu kilka słów podsumowania. A w dzisiejszych wydarzeniach Ethereum. Team Draper. Bitcoin Talk. Australia Ripple, Holandia Brave, Bitmain a na koniec Bitcoin ze strojką Parikpel. Bez zbędnej zwłoki zaczynamy 72 kryptoniusy. Ethereum. Okazuje się, że istnieje oprogramowanie, które może rozwiązać problem skalowalności Ethereum. Architektura nazywa się TurboGet i jest w tej chwili dostępna dla testerów. Dzięki zmianom ilość danych przechowywanych Powinna zmaleć do 1,5 obecnej wartości, pozwoli to wędzą Ethereum na oszczędności na sprzęcie, co przełoży się na decentralizację sieci, tańsze będzie uruchamianie węzłów. Praca jednak nie jest skończona. Eksperci wskazują, że TurboGET. Brakuje jeszcze wielu kluczowych funkcjonalności, aby stać się w powszechnym użyciu, a my lecimy dalej. Team Draper, dobrze mówię. Tak, Tim Draper, miliarder technologiczny Team Draper ponownie podtrzymał swoją prognozę na temat Bitcoina. Jego zdaniem do 2022 roku cena Bitcoina osiągnie 250 tysięcy dolarów. Dodatkowo jego zdaniem rynek krypto osiągnie wartość 80 bilionów, czyli amerykańskie 18 trillions of dollars w przeciągu 15 lat. Poczekamy, zobaczymy, dalej lecimy. Bitcoin Talk. Przez ostatnie lata dużym problemem okazała się cenzura forów związanych z kryptowalutami. Dotyczy to oczywiście także mediów społecznościowych. Problem, pro, społecznościowych. problem ten ma rozwiązać forum Bitcoin bitcoincash.org. Forum to ma zapewnić wolność słowa, brak cenzury. Nie jest to oczywiście jedyne niecenzurowane forum, forum dla kryptomaniaków na platformie RedEdit. Jest r/btc, przez a także forum na bitcoin.com także taki news, kolejne forum zobaczymy lecimy dalej, Australia w Australii ma powstać pierwsza waluta z typu stablecoin, która ma być powiązana 1 do 1 z dolarem australijskim powstanie ona dzięki współpracy pomiędzy najstarszą australijską giełdą Bittrade a firmą Emparta nowy coin ma zostać wpuszczony w przyszłym roku waluta ta ma zapewnić stabilność i wypełnić lukę na rynku, na którym ceny kryptowalut zmieniają się z dnia na dzień, a to przeszkadza czasami firmom prowadzić biznesy tyle w tym temacie, lecimy dalej Ripple, XRP potocznie zwany Ripple wyprzedził Ethereum w rankingu CoinMarketCap. Podczas chwilowego szczytu kapitalizacja XRP osiągnęła 26 miliardów dolarów, podczas gdy ETH było warte 23 miliardy dolarów. Po krótkim czasie ETH wrócił na drugie miejsce, zaraz to zobaczymy w analizie rynku. Jednak wszystko wskazuje na to, że XRP ponownie wskoczy na drugie miejsce pod nią w niedługim czasie. Wszystko to ze sprawą informacji z Ripple, że ich system x ma ruszyć wkrótce. Zobaczymy, obserwujemy, lecimy dalej. Holandia, Albert Hedgin. Największa holenderska sieć supermarketów przyznała się, iż używa technologii blockchain. Technologia ta służy do zapewnienia transparentności procesu produkcji ich soków pomarańczowych. System został wprowadzony dzięki współpracy z firmą Refresco. Dzięki kodowi QR można będzie prześledzić cały proces produkcji, poczynając od plantacji w Brazylii do samej Holandii. Lecimy dalej. Brave, przeglądarka Brave, ma zamiar użyć technologii Civic aby zapewnić, upewnić się, że publikatorzy otrzymują swoją zapłatę w tokenach BAT. Firmy ogłosiły program nazwie Brave Verified Publishers będzie on używał mechanizmu KYC oraz weryfikacji tożsamości CIVICA dzięki tej technologii twórcy będą mogli otrzymać dotacje od anonimowych użytkowników dotacje będą wypłacane bezpośrednio na portfel ETH. Brave posiada ponad 4 miliony użytkowników, a do programu zgłosiło się ponad 21 tysięcy osób publikujących treści fajna sprawa, lecimy dalej Bitmain ogłosił swój nowy układ ASIC w technologii 7 nanometrów. Zostało to ogłoszone na konferencji World Digital Mining Summit TBC w Gruzji, co ciekawe na konferencji była także kopalnia Ice Rock Mining. Chip ma na nazwę kątową BM1391 i będzie elementem nadchodzących urządzeń z serii Endminer BM1391 ma osiągnąć wydajność 42 Joules a właściwie na TeraHesh. Konkurencja jednak nie śpi, a ja już tu przeskoczyłem. Konkurencja nie śpi. GMO ogłosiło urządzenie o nazwie B2 już jakiś czas temu, które ma zapewniać wydajność 24 THz przy zużyciu 1900, 1900, 1950 albo 1950 W mocy. Jest to 81 W na THz, więc całkiem nieźle. Jak wiecie, Miner S9 w tej, chwili, w tej chwili ma około 14 THz i zużywa 1400 około W energii. No i tyle. I dalej, następne, lecimy dalej. Wydarzenia, ale jeszcze zanim, wydarzenia ze strony komparik.pl. Bitcoinowe transakcje 6000 razy tańsze od tradycyjnych przelewów. Artykuł pana Krzysztofa Wiwatowskiego. Tytułowe stwierdzenie jest prawdziwe, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę. Stawki opłat za przelewy walut fiducjarnych w Bank of America z czego to wynika? Możemy przeczytać o tym artykule, ja go nie będę czytał. Polecam link oczywiście pod filmem. No i teraz to, co wszyscy kochają wydarzenia. 22 września, hackathon w Londynie OSA. Coś mi się tu pochroniło animacja, mniejsza z tym. 25 września Steam, Hardwork Velocity, Einstein muszenie się z giełdy Polonieks, Konferencja International Blockchain Summit Moskwa, Konferencja Connect World Summit Londyn. Do 27 będzie trwała. 26 września EOS Finex wersja beta, 27 września Cardano spotkanie w Moskwie, Konferencja Bitcoin Conference Baku, I 29 września Blockchain Day Nederland. Tyle jeśli chodzi o wydarzenia. Przechodzimy sobie teraz do analizy sytuacji na rynku. A co tam na rynku, panie Kaziu? Bitcoin nam wystrzelił, ale może najpierw spójrzmy sobie na Market Cap, zanim jeszcze pogadamy o Bitcoinie i o Ethereum. Weźmy sobie z ostatnich siedmiu dni. Wszyscy mówili, Bitcoin będzie po 3000 dolarów. A tu się okazało, rynek spadł do 192 i wybił nam 224. Troszeczkę się teraz zwija. Co tu wygląda? No Bitcoin nam poszedł na 6,700, było ponad. Teraz jest lekki spadek. Ethereum jeszcze 4% na plusie. Ripple no, odreagowanie po 100% ponad urósł odreagowanie jest tutaj widoczne także po tych takich wzrostach tu jeszcze Stellar mocno wystrzelił Cardano mocno wystrzeliło Monero też tutaj wystrzeliło, co tu jeszcze dalej, zobaczcie, Tron Neo, Ethereum Classic, Tron ostatnio wszedł na BitBay'a, tylko co, co tam jeszcze powiedzmy Nem wystrzelił, no Dogecoin w dół spada Zcash też wystrzelił, Omise go tylko Lis spierdzielił do lasu i już go nie ma co będzie na rynku? Pewnie jakieś będzie odreagowanie. Zobaczymy, czy po tym odreagowaniu pójdziemy dalej. Ripple rosło, były newsy, że X-Rapid ma się pojawić niebawem. Także to zareagowało. System oparty o tokeny XRP, o ile ja się nie, nie mylę. Także tak to wygląda. Tyle jeśli chodzi o analizę sytuacji na rynku. Co i wie, co się stanie, to nawet najstarsi górale nie wiedzą. Obserwujemy, kto miał Ripple, mógł zarobić. Przechodzimy teraz tak. Konferencja, spotkanie społeczności w Białymstoku zaraz Wam to pokażę. Jest wydarzenie, oczywiście, pod, mm, pod tym. E, zaraz Wam to pokażę. Spotkanie białostockich miłośników kryptowalut, proszę da bardzo. Link, oczywiście, jak najbardziej pod filmem będzie. E, 4 października od godziny 18 do 21 Software Hat, Sienkiewicza, 110 Białystok, Ech, co jeszcze, niedaleko uchwytów. Troszeczkę osób już się za, zapowiedziało. Między innymi będę tam miał swoją prelekcję. Prelekcję. Co mogę więcej? Co mogę więcej tutaj powiedzieć? No, zapraszam i Was jak najbardziej na to spotkanie. Jeżeli ktoś ma blisko, to zapraszam, spotkamy się, pogadamy. Także tak to wygląda. Druga, drugie wydarzenie to jest Isle of Crypto. Tylko niech ja znajdę to wydarzenie. Zaraz wam to wszystko, wydarzenia. Zaraz wam te wydarzenia pokażę. Konferencja. A gdzież to jest? Dlaczego? A jest, proszę. Konferencja Isle of Crypto. W Złotych Tarasach 23 października. Też tam będę. Można tutaj zdobyć bilety oczywiście na stronie ILOW Kryptokonferencja. Bilety cały czas drożeją. Jeżeli ktoś ma ochotę, to może tej chwili 370 zł. Ma być jakieś głosowanie na prelegentów, tak? Tutaj różne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Wszystko fajnie. Tutaj jeszcze nie pouzupełniane pewne rzeczy. Ja mam tam brać udział w jakimś panelu dyskusyjnym. Zobaczymy, kiedy to będzie. Macie dwa rodzaje biletów: bilet VIP-owski, bilet standardowy, tak? Także. Także wybieracie sobie, oczywiście Viposki jest od, od dużo, dużo droższy. Tak to wygląda, jeżeli ktoś ma ochotę, serdecznie zapraszam na Isle of Crypto, widzimy się tam na miejscu ewentualnie. No i tyle, jeśli o to chodzi, krótkie podsumowanie. Nagraliśmy troszeczkę filmików po kopaniu z Hapro. Planujemy kolejne oczywiście. Jutro kolejna konferencja. Kolejna konferencja, przepraszam, kolejna krypto niedziela, nie konferencja. Mam nadzieję, że pierwszy raz będę tą kryptoniedzielę ze swojego komputera, już nowego, bo zajęło to, zajęło to 100 tysięcy godzin. Zanim udało mi się to przestawić, nie było czasu, nie było potrzeby, także, także nie wiem, jak to tam, jak to tyle zajęło. a się śmiał, że kilka godzin wystarcza, a ja się z tym pierdzieliłem, jak nie powiem, kto z kim. I tyle, działam aktywnie, eee, troszeczkę jestem podziębiony, ale, ale działam, byłem dzisiaj sobie w lesie odpocząć, także że właściwie tyle, nie będę to Wam pierdzielił, wszyscy czekaliście na newsa, nie na jakieś moje gadanie, także pozdrawiam wszystkich, do następnego razu.